Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Kolejne zadanie z fizyki, z hydrostatyki, aerostatyki przed nami. Takie właściwie działa, takie zadanko rozruchowe, nic tutaj nie ma trudnego, mam nadzieję. Zobaczmy treść naszego zadania. Do cylindra miarowego wlano tyle oliwy, że wysokość słupa cieczy wynosiła 30 cm. Gęstość oliwy wynosi 920 kg na metr sześcienny. Oblicz wartość ciśnienia hydrostatycznego, które działa na dno tego naczynia. No i słuchajcie, wypiszmy sobie dane i za chwilkę sobie omówimy. Co mamy dane? Dane już napisałem, zapomniałem. Wysokość słupa cieczy i gęstość oliwy. No to zobaczmy. Gęstość oliwy, zapiszmy to D cieczy, 920 kg na metr sześcienny. Dalej mamy wysokość słupa cieczy. Wysokość oczywiście oznaczymy sobie H, czyli wysokość to będzie 30 cm. I tu jedyna taka uwaga, że no wiadomo, że musimy to zamienić na podstawową jednostkę długości, czyli metr. Oczywiście to jest 0,3 metra, tutaj wielkiej filozofii nie ma. No i jeszcze potrzebne będzie nam przyspieszenie ziemskie G, które wynosi wiadomo 10 N przez kilogram. Po co to nam to przyspieszenie i ta wysokość i gęstość cieczy jest potrzebna? Mianowicie szukane jest ciśnienie hydrostatyczne, P. P hydrostatyczne, natomiast wzór na ciśnienie hydrostatyczne, P, to jest oczywiście D cieczy razy G razy wysokość słupa cieczy, czyli razy H. D cieczy razy G razy H. To jest ciśnienie, można by to było narysować, że to jest, jeżeli mamy jakieś naczynie, tak, to ciśnienie, które wywiera ta ciecz, tak, ta ciecz, która jest tutaj w tym naczyniu, i to ciśnienie, które jest wywierane na dno tego naczynia, tak, zależy tylko i wyłącznie od gęstości cieczy, no i oczywiście od wysokości słupa cieczy, tak, nie zależy od kształtu tego naczynia i tylko zależy od oczywiście od wysokości słupa cieczy. No i cóż, nie ma tutaj wielkiej filozofii. Sprawdzamy, czy mamy DC, czyli gęstość cieczy 920 kg na metr sześcienny, G 10 N na kilogram i H 0,3 metra. Jednostki uzgodnione. Nie pozostaje nic innego, jak tylko podstawić do wzoru, czyli P równa się 920 kilograma na metr sześcienny. Dalej mamy 10 N na kilogram i wysokość razy 0,3 metra. Tak? Zobaczmy jednostki. Kilogramy możemy skrócić, tak? I tutaj mamy metr do trzeciej, no to możemy z tym jednym metrem skrócić, to tutaj będzie metr do drugiej. No i zobaczcie, mamy ciśnienie hydrostatyczne P, to jest 9200 razy 3 i podzielimy to przez 10, tak? Czyli mamy newtony przez kilogram, przez metry kwadratowe, przepraszam, bo mi tutaj co, mam pewne zakłócenia. Ok, no i co, możemy to pomnożyć, tak, czyli 920 razy 3, no to jest 1800, ale chcę sprawdzić, bo jestem troszeczkę tym wejściem rozkojarzony. To jest nie 1700, tylko 2760 i dobrze, lepiej sprawdzić niż popełnić błąd. 2760 newtonów na metr kwadrat, a wiadomo, że jeżeli siła, która działa na powierzchnię, to jest oczywiście Pascal, czyli ciśnienie hydrostatyczne to 2760 paskali, tak?
No i tyle oto, możemy to jeszcze zamienić na kilopaskale, tak? Czyli to będzie równe 2,76 kilopaskala, tak? To już tak, żeby tutaj dopełnić. No i cóż, to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Zapraszam do oglądania kanału i komentowania i do rozwiązywania następnych zadań. Cześć!